Widzowie, nie wiem, czy wiecie, ale pogadamy sobie teraz o Pawłów Exile 2 i jest taki pan jak Piotr Maciejczak, który miał okazję przetestować Pawłów Exile 2, widzowie. Pawłów Exile 2 i tak, to jest ten Piotr Maciejczak, który mówi wam, jak zagrać w Elden Ringa, żebyście nie zbrukali swojego pierwszego razu. I niektórzy z was oburzyli się na to, ale... No, kto wie, to wie. Na Twitterze można poczytać ten post i komentarze pod nim, także to jest ciekawa sprawa. Dzięki panie Update za followa. I obejrzymy sobie chyba jeden filmik, bo tych filmików jest tutaj sporo z tego Pawła Exile, ale jest taki filmik jak mój pierwszy raz w Pawła Exile 2 i zobaczymy, jak sobie ten Pawła Exile 2 wygląda, przynajmniej na ten moment. Chłopaki, content creatorzy mogli już przetestować sobie Pawła Exile 2 jakoś 2-3 tygodnie temu, nie? Natomiast beta, taka bardziej otwarta, nie wiem do końca, jak będzie można się do niej dostać. Prawdopodobnie trzeba będzie kupić jakiś pakiet założyciela czy coś takiego, wiecie, taki content creatorski pakiet. My będziemy musieli zapłacić waszymi pieniędzmi i wtedy być może będzie można zaprezentować grę. Ewentualnie bardzo oddani fani Pawła Exile również będą mogli wcześniej kupić jakiś pakiet założyciela i wtedy dostać się do tej bety. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka jest najnowsza informacja i w jaki sposób będzie można przetestować to Pawła Exile 2, ale prawdopodobnie tak czy siak uda mi się to przetestować, więc za jakiś czas zobaczymy sami, jak to wygląda. Dobra, cześć. Odpalamy filmik. Let's go, 1080p. Jestem Piotr Maciejczak z kanału Albert Maciejczak i to jest mój gameplay z Pawła Exile 2. Kamerki nie ma, jak coś. Miałem ostatnio okazję pograć trochę w PoE 2, bo... Chciałbym, Rozmaryn, chciałbym, kurde, tylko nie teraz, po filmiku, dobra? GG mnie zaprosiło, więc cześć, Siwcak. Dzięki dla nich. W gameplayu, który teraz zobaczycie, zagrałem mnichem, jedną z całkowicie nowych klas postaci. Wyglądała ciekawie, chciałem przetestować coś typowo bardzo nowego właśnie i zdecydowałem się na niego. W tym playthrough będę grał... Jeszcze raz, przepraszam. Zajebiście wygląda ten charakter select, nie? Że tylko jeden się uwalnia, reszta jest wisząca. Ja kiedyś już widziałem ten moment i ja się zastanawiam, widzowie, dlaczego w grach... W ogóle w wielu rzeczach na świecie jest tak, że jest jakieś jedno rozwiązanie. Na przykład w grach MMORPG wybieracie sobie klasę postaci po prostu z jakichś ikonek i to nie wzbudza żadnych emocji, nie? Klikacie sobie, że chce być warriorem, szamanem, magiem i tak dalej i w ten sposób tworzycie postać. I to się tak utarło, że to jest w każdym jednym MMORPG-u. A zrobić coś takiego, jak tutaj zrobił Grinding Gear Games, że to wzbudza jakieś emocje, jest jakieś świeże, inne i wieszacie tutaj pozostałe postacie, których nie wybraliście i już to nakreśla jakiś rodzaj klimatu, to jest coś, właśnie takie nieszablonowe myślenie. Czasami tak tego brakuje, bo ludzie idą takimi schematami w tych wszystkich swoich produkcjach i tak dalej, ale nawet nie zadadzą sobie ani jednego pytania, czy tak naprawdę tak to powinno wyglądać, czy to tak musi wyglądać, nie? Nowych klas postaci. Dzięki, panie Update. Wyglądała ciekawie. Dzięki. Chciałem przetestować coś typowo bardzo nowego właśnie i zdecydowałem się na niego. W tym playthrough będę grał na padzie. Moje początkowe doświadczenia z padem były po prostu takie, że jestem do pada nieprzyzwyczajony, więc robiłem duże głupoty. Jak na przykład próba kastowania przez przypadek w środku walki, co w portalu cofnięcia się do miasta cały czas, albo tego typu głupotki, chociaż... To czyli się nic nie zmieniło, panie chujnia. Nic się nie zmieniło. A odnośnie pada, widzowie, jak dla mnie hack and slasher na padzie, super sprawa. Uświadomiłem sobie to przy Diablo 3, jak grałem na Nintendo Switchu, jak jeździłem sporo na delegację i sobie brałem Nintendo Switcha i wtedy po prostu zajebiste jest to, że w Nintendo jednym przyciskiem załączasz ekran, grasz sobie, nawet nie musisz mapki jednej skończyć, czy tam jakiegoś rifta, jednym przyciskiem wyłączasz, musisz coś zrobić, bo na przykład się skończyłeś czekać w kolejce i później znowu jednym przyciskiem załączasz z powrotem Nintendo Switcha i lecisz dalej z tematem. Świetna sprawa. Im dalej w gameplay, tym robiłem tego mniej. Grało się na padzie fajnie. I mówię to jako typowy pecetowiec.
mnich podstawowo korzysta ze ćwierćlaski, jak widzicie, i właśnie z taką będziemy walić. Mogę też już wam zapowiedzieć, że to nie jest jedyny gameplay, który zobaczycie. Obecnie YouTube od 30 godzin przetwarza już mój plik z długim gameplayem w 4K i 60 FPS-ach. Jestem w sumie ciekawy. Bo to czasami trzeba zmienić formatowanie, żeby takie pliki się szybciej przetwarzały. W zależności od tego, czy wygenerujesz to do jakiegoś MP4 czy innego M4V, to tak się te pliki przetwarzają, ale no nieważne. Ile to jeszcze potrwa, bo naprawdę YouTube, no już trochę przesadzacie. Jak widzicie, już od samego początku mamy dostęp do turlania się, jak w Soulsach, wszyscy robią to porównanie. Jest zrozumiałe, bo faktycznie, jeśli przeciwnik zamachuje się od prawej, no to fajnie jest zrolować na jego prawą rękę i całkowicie uciec jakimkolwiek obrażeniom. Ciekawe, tu jest iframe? W sensie, że jak jesteś w trakcie rola, to jesteś niewrażliwy na totalnie żaden damage, czyli załóżmy, że leci meteor w ziemię i w tym momencie ty zrolujesz, to jesteś w stanie uniknąć ten meteor? Zresztą gra każe, jak widzieliście, przed chwilą dostałem jednego hita i ten jeden hit od jakiegoś losowego zombiaka, no, zabrał mi prawie pół życia. Gra trochę daje ci w ten sposób do zrozumienia, że hej, masz narzędzia, by hitów nie dostawać, więc nie dostawaj. To prawda, Rozmaryn, tak jakby turlanie to jest w połowie gier, action, więc no. Tutaj powinno być porównanie do Diablo 4, Rozmaryn, bo w Diablo 4 przecież też masz unik i turlanie się pod spacją. Znaczy, nie może nie turlanie, ale unik. Czyli Path of Exile 2 czerpie pełnymi garściami z Diablo 4. Skill pasywny, ale to dlatego, bo jeszcze nie wiedziałem, jeszcze nie byłem zorientowany w tym, że gdy tylko tworzyłem inwentory, gra się tak jakby zapauzowała, byłem całkowicie bezpieczny. To drzewko częściowo dla was uciąłem, to dlatego, bo GG prosiło nas, żeby na razie jednak nie pokazywać go zbyt obszernie, ale to co zobaczycie, to zobaczycie. Trudno. Kurde, czyli znowu to drzewko, w których będzie mnóstwo procentówek. Mam nadzieję, że to zostało ograniczone, widzowie, względem pierwszej części. Ja wiem, że pani Path of Exile 1 usilnie próbują mi wmówić, że to drzewko to ma bardzo dużą głębię i tam wcale to nie jest tak, że tylko masz statystyki +1 do tego, +1 do tego i +10% do tego, ale ja to rozumiem, ale uważam też, że można to było bardziej skondensować i zrobić przystępnie i zamiast iść przez 5 punktów, które dają +1, +1, +1, +1, to zrobić jeden punkt i dzięki temu zrobić to całe drzewko bardziej zwarte i jeśli ono jest bardziej zwarte, to automatycznie będzie też bardziej przystępne, bo nie musisz aż na tyle różnych ikonek nakierowywać kursorem. Natomiast uważam też, że to drzewko z Path of Exile 1 to jest po prostu taka wizytówka albo rodzaj marketingu, żeby pokazać, jaka ta gra nie jest złożona i ile jakich tam wspaniałych rzeczy nie można robić i ile możliwości nie ma, nie? I nie chcą być może tego zmieniać po prostu. Cześć, kulkeczka. Tak, słyszałem, że w Last Epochu też będzie. Fiko. I tu jako mnich otrzymałem mój pierwszy gem aktywny, Falling Thunder. I Falling Thunder na początku wydaje się może potencjalnie niemrawy, jak go zobaczycie, ale to dlatego, bo jeszcze nie jestem w stanie wykorzystywać go w pełni. Falling Thunder ma gigapotężną, gigafajną interakcję z Power Charge'ami. Cóż, mamy Falling Thunder, ale nie mamy jeszcze sposobności generacji Power Charge'y, więc mogę wam tylko powiedzieć... Z Alucard zmarnowanych trzech... Jest potencjalnie dużo lepszy i dużo bardziej... Czasów w trakcie trzech streamów. Może się na razie wydawać. Szkoda, kurczę, widzę, że to jest 1080p. Ja nic tu nie widzę, jest tak to rozmazane w pizdu. A co wy dopiero na Twitchu? Szkoda. Blood Miller to jest, słuchajcie, ekwiwalent Hiloka z PoE 1. No. Na trochę trudniejsze. Pierwsze skojarzenie. Faktycznie
ma sporo ataków, ma jakieś slamy, ma szarże, ma ataki z jednej łapy, z drugiej, przyzywa jakieś zombiaki, taki lekki doskok, parę różnych zamachów. No, jak na ekwiwalent Hiloka, to ja myślę, że to jest naprawdę sporo różnych. Jest iframe, ataków. Widzowie, patrzcie, jest iframe. Czyli w trakcie uniku jesteś też niewrażliwy na obrażenia, bo popatrzcie, według mnie tutaj powinno go trafić, nie? A zrobił unik, czyli w trakcie uniku też jest normalnie, w trakcie rolki jest iframe. To jest naprawdę sporo. Jesteś niewrażliwy. I ma właśnie ten fajny tutorialek wbudowany, że w momencie, gdy zaczynasz rażować prosto... Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. I ma właśnie ten. Chyba rozumiem to powtórzenie. Znaczy, rozumiem to porównanie do Soulsów, bo faktycznie tutaj jest taka rozgrywka, która się opiera bardziej na unikach i wyszukiwania miejsca, w którym możesz sobie pozwolić na wrzucenie jakichś swoich obrażeń. Bo zobaczcie, że on uderzył go raz i zabrał mu taką 1/3 HP, bodajże, bo on nie miał full HP. I teraz takie skojarzenie mi się nasuwa, No Rest for the Wicked, nie? Mimo, że nie grałem, ale jak patrzyłem na gameplay, to tak trochę mi to przypomina, nie? Na wycieczki islandzkie cię pognało. No, wycieczka islandzka była dużo wcześniej zaplanowana niż moja ręka, więc no. Ręka nie była zaplanowana w ogóle. Na ciebie gra, a wręcz zastyga. Mówi ci, hej, jest coś takiego jak rolowanie w tej grze, na wypadek, gdybyś nie wiedział. Znowu uniknął. Nie zdążył. Tylko ja się zastanawiam, jak to zostanie zbalansowane później w endgame'ie. Jak będzie bardzo dużo statystyk, rezisty zostaną zbudowane na odpowiednim poziomie. I to ta gęstość mobów będzie na bardzo wysokim poziomie. To jakby wyobrażam sobie, że endgame będzie totalnie miał inny feeling niż to, co teraz mamy, czyli tą, powiedzmy, a la soulsowość. To będzie zupełnie inaczej wyglądało. Jestem ciekaw, jak to zostanie zbalansowane. Czy po prostu oni zredukują density mobów i skupią się na mocniejszych po prostu pojedynczych jednostkach? Nie wiem. Miller pokonany. Oczywiście tradycyjnie podniosłem wszystko, co miał na sobie i od razu zobaczyłem, o cholera, jest jakiś staw. Zaraz go założę. I faktycznie mogłem go założyć i korzystać z wbudowanego w niego fireballa, ale postanowiłem, że nie, że skomituję, że... Tak, Jarecki, ale to kiedyś sobie obgadamy to. Będzie osobny stream. Jeśli was interesuje, widzowie, opowieść o mojej podróży wokół Islandii, to możecie zostawić reakcję tam pod postem na Discordzie, to kiedyś wam pokażę zdjęcia i opowiem wam, jak zorganizowana ta wycieczka została. Że tak powiem, w bycie pełnym melasem, więc odpuściłem go sobie, przetestowałem tam siekierkę, pamiętam, czy mogę z nią korzystać z umiejętności, które miałem akurat dostępne. Nie mogłem, więc wróciłem do tej podstawowej laski. Mhm. Ale warto zwrócić uwagę na zbroję. Zbrojka jest ładna, jak na zbroję dosłownie pierwszolevelową. Kurde, widzowie, gra lepsza niż Tarisland. Jest progresja wizualna. GG. To jest to fajny model w ogóle, on super wygląda. I jeśli chodzi o to, jak wygląda na modelu postaci i o to, jaki jest jego art. Tutaj trafiamy do Clairfell, która jest taką naszą pierwszą wioską i zostajemy wprowadzeni do konceptu Uncut Gemów, czyli gemu, z którego jeszcze nic nie wyciosaliśmy. No i tutaj mamy też vendorów. Jeśli chodzi o te Uncut Gemy, to faktycznie pozwalają nam wybrać jakieś umiejętności. To jest Uncut Gem level 1, więc mogę tylko tak jakby najniższego poziomu skille zabrać sobie. Ale... I one są podzielone tutaj archetypami klasowymi. A wysłuchajmy, a zaraz zadam pytanie. To oznacza, że mogę brać tylko umiejętności mnicha. Mogę, gdybym chciał, brać umiejętności kogokolwiek. Wojownika, czy czarodziejki, czy wiedźmy. A jednak zdecydowałem się na wzięcie Tempest Bell, czyli takiego dzwona fajnego,
Tylko mogę wam od razu powiedzieć, co się tu będzie działo. Ja nie przeczytałem, jak działa ten dzwon. Trochę mi zajęło, zanim się zorientowałem. Ja tutaj będę bardzo często wciskał ten guzik odpowiedzialny z dzwona i dziwił się, czemu on nie działa. Mogę już wam zaspoilerować, czemu nie działa. Jak widzicie, na tym dzwonie na dole jest licznik i ten licznik muszę nabić do 4 i dopiero wtedy będę mógł postawić dzwon. Ja byłem chciwy, miałem mało czasu, więc stwierdziłem, że nie będę niczego czytał, do pewnego przynajmniej pułapu, bo chcę zajść jak najdalej, więc nie poznałem przez pierwsze paręnaście potencjalnie minut obcowania z tym skillem. Ale go klepią mocno, patrzcie jak trochę więcej nie widzicie życia, czekajcie. Jak już go użyję. Sama ta pierwsza lokacja po klepie. Ale go mocno biją. Od razu tak naprawdę jest groźna, trochę w pewnym stopniu przypomina pod tym kątem modflacy z PoE 1. To znaczy nie mamy tu może szarżujących na ciebie kurczaków, ale mamy wilki, które mają taką, no cóż, chodzą watahami i próbują cię otoczyć. I jest ciężko, bo są w zasadzie tak szybkie jak ty, a do tego każdy ich praktycznie atak cię stunuje, zanim jeszcze jakkolwiek się wygirujesz. Więc zadanie im obrażeń mele może być trudne, bo po prostu przerwą ci atak w momencie, gdy będziesz próbował wyprowadzić jakiś powolny slam. Ale w trakcie skilla jest niewrażliwy na te obrażenia chyba od wilków, nie? Mógł normalnie kastować. Ej, zupełnie nie wiem jak wasze odczucie, ale ja na razie w ogóle to nie wygląda jak hack and slash trochę, nie? Jest... No... taki no rest for the wicked z większą liczbą mobów troszkę. Autentycznie, no. Czyli jednak to porównanie początkowe do Soulsu na razie się sprawdza. Dużo uników, dużo biegania. Kajtowanie. Próba wyczucia, w którym momencie wrzucić tego skilla. Ja tutaj zszedłem do podziemi i tak naprawdę miałem od razu jakby cześć, w głowie połączenie dwóch różnych lokacji. Fetid Pool z pierwszego aktu PoE 1, połączony z pustynnym dziurskiem z aktu drugiego w Diablo 2. Bo faktycznie są tu wąskie korytarze, są tu robale i larwy, no i do tego jest ta Fetid Poolowa kolorystyka. Ja w tej lokacji miałem jakieś straszne problemy właśnie jeszcze z kontrolsami i bardzo często próbuję nagle w środku walki tworzyć portal do miasta. Ale jak mówiłem, im dalej w gameplay, tym bardziej się przyzwyczajałem do sterowania padem. Ostatecznie uważam, że było bardzo dobre, więc tego typu błędy będą się pojawiały rzadziej. Jest jakiś stun jeszcze, nie wiem, zaatakował autoatakiem i zestunował mobkę. Zastanawiam się, z czego to wynika, czy to jest jakaś umiejętność pasywna tego skilla. I zwróćcie uwagę teraz, że jak on ma 4 staki, to pulsuje ten dzwonek na końcu kija. I cóż, checkpoint. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to też obrazuje, że on może użyć tego skilla nie tylko tutaj, że ma 4, tylko zobaczmy. Bo tu ten dzwon jest po prostu, sobie tam wisi, ale nie pulsuje. Ale w momencie jak nabije 4 staki, to prawdopodobnie zacznie pulsować. I zobaczcie, są 3 i przy 4 już pulsuje, nie? Bardzo mi się podoba, zawsze mi się w cenie, jak dla mnie, jest wizualizowanie możliwości użycia skilla, albo jak długo dany skill się kastuje, przez animację w grze, a nie tylko jakieś, wiecie, takie płytkie zaprezentowanie na interfejsie, że jakiś pasek leci, albo że ci pulsuje jakiś skill. Jak to widać na ekranie w postaci właśnie animacji wokół twojej postaci, to jest, oj, to jest dużo bardziej imersyjne. Siema Bartas, witam. Cześć Durgrim. Witam. Tutaj znalazłem checkpoint i cóż, checkpoint zazwyczaj w PoE 2 oznacza jakieś nadchodzące niebezpieczeństwo. Widzieliście tego robala? Codziennie rano widzę.
Dokładnie. I chwilę później nagle awansował z kilka z ziemi. I pamiętajcie, to jest boss na level 3. Ja tutaj mam poziom 3. I cóż. Jest to więc takie. Ale malutkie obrażenia. Po jeden. No, nie bójmy się powiedzieć, ma sporo mechanik więcej. Powiem szczerze, jak na tak early game'ową potyczkę jest całkiem fajne. Przeczytałem Jarecki po prostu niektórych komentarzy, jak nagrywam film na YouTube i wrzucam na surowe alter MMO, to żeby nie zaburzać ciągłości tego filmu i tematu, o którym mówimy, czyli Path of Exile 2, to biorę sobie do wiadomości niektóre wiadomości na czacie, ale nie odpowiadam na nie, żeby nie zanudzać widzów na YouTubie. Tak jakby jakąś dygresją, zupełnie, wiesz, daleką od tego, co omawiamy. Możecie tutaj zobaczyć, jak dynamicznie w pewien sposób zmienia się arena, nie? Bo zapełnia się fragmentami ciała. Czy mógłby bić tą część tego robala? Chyba nie, bo nie podświetla się, ale może się podświetla tylko jak bije dany target. Przeciwnika, za którymi też możemy się schować. Widzimy też, w pewnym momencie boss atakuje wręcz ogonem, który gdzieś tam wyskakuje z jednej z tych... Nie może. Kamolek, nie pomyślałem, że tak wygląda to zdjęcie, wiesz, w sumie. Nie pomyślałem. Jest trochę klepania, nie? I ten stagger, zastanawiam się, jak dla mnie słaba wizualizacja tego jest, to chyba powinno na cały pasek lecieć, nie? Ja widzę, że to jest tutaj wycięte, ale to się tak nie rzuca w oczy. Wolałbym chyba na cały pasek ten stagger nabijać, jak HP jest, nie? Zastanawia mnie też ten symbol bikini tutaj. Co mnie pierwszy raz pokonało w tej walce, był właśnie overlap ciosów. Raz, że dostałem całą salwą praktycznie. Ujojoj. To jeszcze tam trochę mnie pogryzły jego larwy w tym samym momencie. A żeby nie przedłużać, zrobiłem małe cięcie do kolejnej próby i ta już poszła trochę lepiej. Jest dzwon! W tej próbie nauczyłem się w końcu, jak to jest z tym dzwonem. Jak widzicie, cały czas przydzwaniam przeciwnikowi i po prostu leci to o wiele lepiej. Dzwon koniec końców działa tak, że muszę po prostu zaatakować przeciwnika 4 razy, poda mi 4 staki, przy 4 mogę postawić dzwon i następnie, gdy walę w ten dzwon, to on, cóż, co może zrobić, dzwoni i zadaje obrażenia dookoła siebie. Tylko że ten dzwon, to też jest dosyć istotne, tylko ten dzwon ma dużo fajnych mechanik, na przykład po pierwsze nie ma żadnego wrodzonego cooldownu, więc jeśli bardzo szybko byśmy go atakowali, na przykład szybko strzelną kuszą, 3 dzwony? Cały czas dzwonił i zadawał kosmiczne obrażenia, a jeśli na przykład będziemy w niego walić jakimiś ognistymi obrażeniami, to może... Czy można więcej dzwonów, ale tu patrzcie, tu już kolejna ciekawa mechanika jest, widzowie, że kładziesz dzwon i bijąc w niego zadajesz obrażenia. Jak sobie próbuję przypomnieć, czy w jakiejś grze innej, no, a la MMO, nie? Coś takiego było, żebyś... No tutaj jest, powiedzmy, że to jest taki rodzaj action combatu, nie? Więc... Czy na przykład w Black Desercie by coś takiego było? Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Jeśli GW2, szokującym, to może a GW2 to jest taki pół przeciwników, up, pół action. Mrozić, jeśli będziemy bić obok Ice Strike'em i tak dalej. Dzwon jest bardzo taką plastyczną umiejętnością, podoba mi się. W ramach nagrody z tego bosika dostałem kolejny Uncut Gem i wziąłem Staggering Palm. Staggering Palm to jest taki atak, który z kolei nie bazuje na mojej broni, jest totalnie unarmed. Ale to nie to samo, nie? To jest zupełnie inna mechanika jednak w GW2 z fieldami.
No dobra, jest jakieś porównanie, nie? Ale taki dzwon. Zastanawiam się też po prostu nad jakimiś totemami. Czy były jakieś totemy, które by można było atakować i one wtedy zadawały obrażenia dookoła. No, ale powiedzmy, że fildy, no, tak, powiedzmy. Sprawia, że gdy mam ten gem są blisko. No. To gdy przeciwnikowi spada poise, czyli taka jakby umiejętność utrzymania równowagi, to mogę, to on mi się wtedy zaświeci i mogę się jakby przeteleportować, tak naprawdę po prostu doskoczyć do niego i wyforsować na nim stun. I to jest w ogóle świetne, bo to się też świetnie kombi z innymi umiejętnościami. Na przykład jeśli zestunuję przeciwnika w ten sposób, to wiele moich atakujących skillów jest potem zmodyfikowanych. Na przykład wysyła takie wiązki, tak podmuchy wiatru. Nie wiem w sumie jak to nazwać. Zaraz zobaczycie. Kurde. Widzę. Jakbym miał wam powiedzieć ulubione moje typy skilli, to właśnie takie wietrzne. Wiecie skąd mi się to wzięło? Jak w Dragon Ballu ktoś tam osiągnął jakiś wyższy poziom i uderzał w powietrze cios i tak jakby podmuch z tego ciosu bił przeciwnika. To chyba było na jakiejś arenie w Dragon Ballu po raz pierwszy zastosowane, nie pamiętam. Ale stąd mi się wzięło to, że uwielbiam takie skille, które powodują, że jakiś rodzaj wiatru leci i atakuje przeciwnika. I na przykład uwielbiam skill chyba pięść wichru, czy jakoś tak w gotiku, tak się nazywa. No, uwielbiam takie skille. Swoją drogą, Monk to prawdopodobnie też będzie moja główna postać w Path of Exile 2, jak sobie zagram. Cześć, Mogrim. Pa. No kurde, lubię takie rzeczy. Jeszcze się stanę fanboyem Path of Exile 2. Jak wyjdzie kicha, to będzie hejt. Że hypuje gówno gierkę. Serio, jest ładna. Nie jest ładna, bo kurczę, jakoś trochę nie tego. Cześć, Kurisu. Te wszystkie lokacje i nazwy lokacji to są z Path of Exile 1, czy ja coś pomyliłem? A tak kojarzą mi się. Kurde, koks. Dlatego też w Diablo 4 druidem graliśmy pod te tornada. No właśnie wiatr to jest mój żywioł, widzowie. Podobne nazwy są, okej. Okay. Bossów w PoE 2 jest naprawdę dużo i mówiąc, że naprawdę dużo, mam na myśli bardzo. Kolejne. Kosmiczna ilość jest ich, nie wiem, czy paręnaście, czy parędziesiąt na akt, ale to, co teraz zobaczycie, to jest kolejny taki bossik niskopoziomowy. Tutaj mam poziom. Okej, czyli to bikini to jest rodzaj perka tego bossa. Tak samo to jest śnieżynka i ogień. Zastanawiam się, czy to są słabości tego bossa, czy co. Natomiast... Dobra, nieważne. Akurat dosłownie jeden z chyba... Chciałem coś powiedzieć o rezistach i ich słabościach w hack and slashu, ale uświadomiłem sobie, że moja wiedza na temat hack and slashów jest zbyt mała, żeby się doktoryzować na ten temat, więc przemilczę temat. Ale mówiąc najsłabszy, nie mam na myśli zły, po prostu taki jeden z najmniej skomplikowanych i najmniej interesujących, co w sumie ma sens, patrząc, że to jest boss na poziomie, mówię, piątym, sam początek gry. Stagerek. Ej, kurczę, podobają mi się te animacje i wydaje mi się, że feeling się naliczyłem chyba ze tych uderzeń też oddaje. Różne ataki, tylko mam wrażenie, cześć, Uszol. Że zaczął tak, to PoE 2. Korzystać dopiero, gdy miał dosyć mało zdrowia. Może powinno to ulec zmianie? Jeszcze raz, co powinno ulec zmianie? Powinno to ulec zmianie? Może, tylko mam wrażenie, że zaczął z części z nich korzystać dopiero, gdy miał dosyć mało zdrowia. Ok.
Okej, okay. Czyli późno się zaczęła ta kolejna faza, w której tych skilli używa. Dzwon został źle postawiony. Kurde, no, ale bym zagrał, widzowie, no. Aktualnie to nie wiem, czy czekam na coś bardziej niż na The Ashes of Creation i betę Path of Exile 2. Naprawdę, w tym roku to te dwie gry najbardziej. Ale co ważne, z bossa właśnie koło poziomu 5 otrzymałem mój pierwszy Uncut Support Gem i on pozwala mi wybrać jakiś gem wspomagający. Gemów wspomagających jest naprawdę... Proszę, multiple projectiles i te pięści wichru, jakby się dało. Proszę. Dużo, tylko na początku multiple, przepraszam. Odpowiada ci w taki uproszczony sposób, jaki powinieneś wybrać. Gdybym tam wcisnął odpowiedni przycisk na padzie, pokazałaby mi się lista wszystkich gemów wspomagających. A teraz... Co wziął? No nie no. Lightning damage, flat. Pokazałaby mi się lista wszystkich gemów wspomagających. A czekaj, tutaj coś jest więcej napisane. Supported attacks. Nie no, no to nie jest flat, ale no procentowo damage jako lightning. Wybrać. Gdybym tam wcisnął odpowiedni przycisk na padzie, pokazałaby mi się lista wszystkich gemów wspomagających. A teraz wskoczymy trochę dalej. Ja mam tu poziom 9, 10, coś takiego i dostałem się do mauzoleum. I tutaj w mauzoleum miałem jedną ze swoich najbardziej takich klaczowych potyczek. Takich, które, no cóż, nie sądziłem, że ugram, ale dobrze pokazują one gameplay w dwójce, które można ugrać faktycznym skillem. Mam dziwną akcję na Twitchu. Właśnie zobaczyłem, że nie dałem ci suba z Prime. Wchodzę na subskrypcję, tam napisane, że komuś dałem, ale nie przypominam sobie. Mowgrim, to chyba te piwko, co tam odstawiłeś, co się kiedyś chwaliłeś, to jednak wcale tak nie odstawiłeś do końca, przyznaj się. Na dole ekranu możecie zwrócić uwagę, no oczywiście po lewej jest mój health bar, ale możecie też na dole zobaczyć. Tutaj są te frenzy staki też, nie? Te niebieskie kulki. To co spało w Exile 1. Kurde, popatrzcie jak to wygląda. Cały czas to wygląda inaczej niż hack and slash i przyznam szczerze, że przemawia do mnie taki gameplay, wchodzisz, wychodzisz, wrzucasz jakieś skille, jakieś combo i wychodzisz. I tak w ten sposób grałem Monkiem w WoWie, nie? I to jest tak jakby, no mój styl, to jest mój styl, taki pussy gaming, pizda style. To jest właśnie, to jestem ja. Widzę siebie w tym Monku. To jest bezpośrednio na dole ilość moich flaszek życia. I ta ilość tutaj cały czas spada. O, to może być ciekawe, Jarecki, no. To może być ciekawe. Ciekawe, na jakiej liczbie ludzi to przetestują i czy w ogóle będą pokazane jakieś takie porównania czy coś. A to jest bardzo ważna kwestia w MMO RPG-u. A tak serio, Mowgrim, wydaje mi się, że gdzieś logi powinny być. Kto się kiedy logował na twoje konto? Ja bym sprawdził, czy aby przypadkiem ktoś ci nie ukradł tego konta. Masz dwuetapowe logowanie? Bo może ktoś ci zajumał i wykorzystuje Prima później na jakichś innych stronach. Takich szemranych. Ja bym to obczaił. Na pewno nie wygląda to dobrze, bo bez żadnych już potionów życia jestem goniony przez potężnego Rera, przez parę niebieskich przeciwników. Generalnie jest i tutaj wszystkiego za dużo, bym czuł się jakkolwiek komfortowo. Będzie deduwanie. Podoba mi się też, że postać jest cały czas obrócona w stronę przeciwnika. Nie ma też żadnego wysysania życia. Żaden atak nic, totalnie nic go nie leczy. W tej chwili osiągnął, nie wiem, jednego punktu.
Się wpierdzielił. No. Tutaj w ogóle pojawił się bug wizualny, który pokazywał mi, że już mam flaszkę, podczas gdy jeszcze nie była gotowa, ale jakoś się udało. To był naprawdę jeden z highlightów mojego doświadczenia, jeśli chodzi o kombat w dwójce, bo właśnie takie sytuacje, w których wydaje ci się, że już nie ma szans, ale zaczynasz grać jak jakiś totalny bóg. Takie rzeczy naprawdę dają giga dużo satysfakcji. Zwieńczeniem mojej drogi w tej lokacji w mauzoleum była walka z Dravenem, ale ten kawał skurczysyna nie podrzucał toporami do góry. Jego ataki były trochę inne. A masz Mulgrim, ten dwuetapową weryfikację przy logowaniu? Według mnie to jest must have przy każdym koncie. Nie zauważyliście w dzisiejszych czasach. Postawienie dzwona jest dosyć niezręczne, ale to dlatego, że trochę mi zajęło, żeby ogarnąć, że drugą gałką odpada, mogę po prostu nakierować, gdzie go postawię. Zdawałem się więc na autotargeting. Ciekawe, jak to działa. Ale to co, przytrzymuje skill do postawienia dzwona i wtedy może go ustawić w jakimś konkretnym miejscu? Dobrze, ładuj w dzwona. Nabija też jakiś stack 14%. Czy on może zamrażać, jak nabije do 100 czy coś? Czy to jakaś unikalna mechanika jest bossa? Zaczęła się bardzo ładnie, doczerwałem naprawdę prawie wszystko. I to mi chyba dało zbyt dużo. No generalnie widzowie tak, to Path of Exile 2 to zżyna z Diablo 4 uniki i teraz widzę też, że zżera z Lola, nie? No bo Draven jako główny boss. Pewność siebie. Potem zacząłem pić wodki jak szalony. Ojej. Nie, no to nie będzie żadna rewolucja, jak to tak rżnięte jest z każdej gierki. Dajcie spokój. To jest, człowieku, poziom przedsiębiorstwa na poziomie moim w drugiej podstawówce. Wiecie, że w drugiej podstawówce kupowałem masowo kalki, czyli takie cieniutkie stronki, cieniutki papier, przez który było widać, co przerysowujesz. I przerysowywałem postacie z Dragon Balla i sprzedawałem po 3 zł. I byłem przez chwilę najbogatszym uczniem w mojej podstawówce w klasach drugich. Codziennie zgarniałem po kilkanaście złotych, widzowie. Codziennie. I ludzie się jeszcze pytali mnie, dlaczego ja na takich cienkich kartkach rysuję, a nie na takich grubszych. Ale te dzieci to chyba za głupie są, żeby zrozumieć. A ja przecież nie miałem talentu, żeby tego narysować samemu, więc po prostu zżynałem po ten, z jakiś czasopism, nie? Rysunki z Dragon Balla, albo na telewizorze zatrzymywałem próbowałem rysować z telewizora, jak coś leciało i tyle. Tak na szybko, a później poprawiałem na grubo. Też z jedynki poe zżynają? O Boże, nic nie potrafią wymyślić nowego. A tak serio? Kurczę, wydaje się, że satysfakcjonujące te walki będą z bossami. No mele jest milion razy przyjemniejsze i taki bardziej dynamiczny niż... Ale też z tego co widzę, HC na pierwszy raz to nie ma sensu, widzowie. To nie ma sensu, to tak jakbyś troszkę w takiego Eldena poszedł HC, nie? I po jednej wyjebce koniec. Ciężko to widzę. To jakby trzeba chyba się ograć i dopiero później. O to akurat, no nie da się tego kwestionować. Ale miał HP mało. Za dużo ataków, nie? Faktycznie trzeba grać jak w Soulsach. Czekasz na ruch przeciwnika i
masz krótkie okno, w którym możesz wcisnąć DPS-a. Przynajmniej tak to na ten moment wygląda. To był moment, w którym ja już byłem bez żadnych... Jedyne, co wymyślili w tej grze, widzowie, to to, że wybieranie postaci, że reszta postaci się wiesza, jak wybierasz. Żadnych flaszek życia. To jest jedyne, co w tej grze wymyślili. W swojej końcówce, więc któryś z nas na pewno zaraz miał się skończyć. I byłem to ja. Dobiłem go Killing Palmem, który zawsze dobija przeciwnika na odpowiednio niskim poziomie zdrowia. O, i to skill akurat zerżnięty z WoWa. Mojej przygody z Touch of Death. Jak mówiłem, niedługo więcej filmów, jak się uda nawet gameplay w 4K i więcej filmów publicystycznych. Do tego chciałbym trochę po prostu pogadać o PoE 2. Chciałbym też przedstawić wam parę wywiadów dodatkowych, które udało się nagrać z bardzo ciekawymi gośćmi, więc śledźcie kanał. Do zobaczenia niedługo. Cześć. Sobie zobaczymy te filmy, ale już nie dzisiaj, co? Ojojoj, co to? Coś się dźwięk popsuł, widzę. Coś się popsuł. Fajnie. Nie, no tak szczerze, kurde, no zagrałbym niesamowicie. Jak dla mnie to są właśnie produkcje, na które, kurczę, warto czekać, a nie Tarislandy jakieś. Ale to w takim razie zagrajmy sobie w Tarisland i zobaczymy, jak tam się będziemy bawić. Może Tarisland pozwoli zapomnieć o czasie oczekiwania na Ashes of Creation i na Path of Exile 2. Kto wie?